Witam Państwa, przepraszam za minimalne opóźnienie. Tutaj trwają już przygotowania, choinka się zaczyna ubierać, także już widać, że święta za pasem, ale to jest banalne. Proszę Państwa, nie będę oczywiście powtarzał tego, co mówię co roku o tym, że to jest święto pokazujące, jak szkodliwe są pomysły państwowe robienia spisu powszechnego, a zwłaszcza takiego, w którym trzeba wracać do miejsca swojego zamieszkania i czym to się kończy. No, także to rozumiem, państwo wszystko wiedzą. Natomiast przejdę do spraw czysto politycznych, bo po to państwo tutaj jesteście i słuchacie. Otóż dzisiaj udzielałem wywiadu w Radio Plus i powiedziałem, że gospodarczo to nam bliżej do SLD niż PiS-u. Przyczyna jest taka, że SLD to ludzie, którzy doskonale już wiedzą, że żaden socjalizm nie działa. Przypominam, że jak pan Leszek Miller został premierem, to czy prędzej obniżył akcyzy od alkoholu, w wyniku czego wpływy od akcyzy wzrosły. Inne podatki też tak minimalnie, ale obniżał, z dobrymi skutkami dla gospodarki, podczas kiedy PiS robi dokładnie odwrotnie i podatki nam stale podwyższa. Po części jest to wywołane koniecznością, mianowicie PiS tutaj naobiecywało dużo i teraz wydaje mu się, że jak podniesie podatki, to dostanie więcej pieniędzy na spłacanie długów, które narobiło. No a drugi powód jest taki, że oni naprawdę wierzą w to, że jak się podniesie podatki, to będzie lepiej i wszyscy będą bardziej szczęśliwi. Więc na wszelki wypadek, jakby ktoś ani nie pamiętał, przytaczam kwadrilemat Friedmana, który mówi, że istnieją cztery sposoby wydawania pieniędzy. Można dać swoje pieniądze na swoje potrzeby. Jak ja wydaję swoje pieniądze dla siebie, no to ja pilnuję, żeby za dużo nie wydać. Z drugiej strony no, chcę mieć w miarę dobre to, co kupię. Staram się to jakoś wypośrodkować i nad tym głęboko myślę. Zupełnie inna jest sytuacja, kiedy wydaję swoje pieniądze na cudze potrzeby. Jeżeli kupuję komuś prezent, no to wtedy dbam o to, żeby pieniędzy za dużo nie wydać. Natomiast no, ten prezent nie musi być trafiony nie dlatego, żebym nie chciał trafić. Nawet jeżeli bardzo chcę trafić, no to ja się kupuję kobiecie perfumy, prawda, albo nie chcę, to kupi ktoś krawat, no to nie zawsze jest to prezent trafiony, prawda. Akurat krawat to można by zobaczyć, ale z perfumami trafić jest o wiele trudniej. W związku z czym ludzie mają w szafach pełno prezentów, z którymi nie bardzo wiedzą, co robić, to jest marnowanie pieniędzy. Trzeci sposób wydawania pieniędzy to jest, kiedy wydaję cudze pieniądze na moje potrzeby. Jeżeli idę do restauracji na koszt firmy, no to wtedy dbam o to, żeby zjeść w miarę dobrze, natomiast już znacznie mniej dbam o pieniądze, w końcu firma płaci, ona sobie potem odliczy od podatku, podatnik to tak naprawdę zapłaci, także wtedy już hula i dusza, piekła nie ma. Najgorsza jest metoda, kiedy daje cudze pieniądze na cudze potrzeby. I to właśnie robią rządy. Biorą nasze pieniądze i sobie je wydają. Wydają je po pierwsze nie znając naszych potrzeb, po drugie je marnując, po trzecie to kosztuje, bo jeżeli ja sam wydaję, to nic nie kosztuje. Najwyżej ten chwila mojego namysłu. Natomiast tutaj jacyś urzędnicy siedzą, prawda, i opracowują, na co wydać. No wszystko kosztuje. Kosztuje i dlatego takie wydawanie pieniędzy jest znacznie gorsze niż wydawanie. Jaki jest tego wniosek? Wniosek jest taki, że im mniej pieniędzy w budżecie, tym lepiej. Im mniej pieniędzy, tym lepiej, bo jeżeli, to znaczy, że pieniądze są w budżecie, czyli zabrano je nam i poszły do budżetu. Czyli to znaczy, że my mamy ich mniej. Czyli te pieniądze staną wydane na mnie. Przykładowo. Ja na przykład swoją córkę bym posłał na lekcję śpiewu, czy muzyki, czy czegoś tam, a posłałbym ją na Akademię Sztuk Pięknych. Natomiast ustawodawca zabiera mi moje pieniądze i wydaje na studia gender dla mojej córki, na której ja bym pieniędzy nie dał. Prawda? Ale te pieniądze zostaną zmarnowane i wydane nie tak, jak ja bym chciał. Także to jest ta metoda wydawania cudzych pieniędzy na cudze potrzeby. I my z tym wyzwaniem walczymy, czyli chcemy, żeby w budżecie było jak najmniej pieniędzy.
W budżecie pieniądze na wojsko muszą być, na policję muszą być, no na pensję dla prezydenta, którym być może zostanę, prawda, też muszą być. Natomiast generalnie im mniej pieniędzy, tym lepiej. Na wojsko trzeba dać dużo pieniędzy, bo musi mieć silne wojsko, policja musi być przyzwoita, prawda, musi łapać złodziei. Natomiast no, urzędników powinno być, tak, nie powiem, że 100 razy, ale prawie 100 razy mniej niż jest w tej chwili. Cała reszta powinna iść przed budżet. Wyjątkiem są na razie drogi. Na razie, powtarzam, bo w przyszłości, już w tej chwili Holandii się to zaczyna, będzie można mieć prywatne drogi, mieć taki GPS na górze, który będzie notował, który samochód jechał po której drodze i będzie na prostu wstawiał rachunek. Zamiast akcyzy w benzynie będziemy płacili po prostu za drogę, to będzie taniej i sprawniej niż obecnie. To tyle tytułem wstępu i rozumiem, że pytania tam są jakieś i będę na nie w miarę swoich sił i możliwości odpowiadał. Panie Januszu, co pan powiedział do marszałka Czarzastego, ostatnio wchodząc na mównicę? A, powiedziałem właśnie, że zamieszczę na Facebooku coś, co mu się spodoba. A chodziło tu o to, że napisałem potem, oczywiście zgodnie z tym na Facebooku, że lepsi są sędziowie, którzy kiedyś tam byli mianowani przez Radę Państwa PRL, ponieważ oni są neutralni w stosunku do sporu PO, PiS, PSL, SLD. No, oni wtedy są z innego okresu. I w związku z tym, a sędziowie mianowani obecnie są już mianowani pod kątem, co są nasi sędziowie, prawda? Są dobierani politycznie. Tam są lepsi. I w ogóle generalna uwaga tyczy nie tylko sędziów, ale również samego prawa. Bo prawo powinno być stare. Prawo nie powinno być zmieniane. Jeżeli mamy prawo sprzed 100 lat, to nikt nie podejrzewa, że jak jest spór między, ja wiem, wrześnią a środą wielkopolską, to wtedy obecny sejm sprzyja jednej czy drugiej stronie, bo to prawo było wydane 100 lat temu, kiedy nikt nawet nie myślał, że może być spór między wrześnią a wielkopolską. Prawda? Więc ono jest obiektywne. Prawo wydane dzisiaj jest zawsze podejrzane o to, że jest wydane na czyjąś korzyść. Dlatego prawo musi być stare, niezmieniane. My, konserwatyści, to wiemy, że prawo musi być stare, bo wtedy jest szanowane. Dekalog jest szanowany, bo po pierwsze jest bardzo stary, a po drugie nie został uchwalony przez żadną demokratyczną większość. Prawda? Bo jak wiadomo, bo co to jest za prawo, które sam mogę... Powtarzam, bo była przerwa i może ktoś nie słyszał. Nikt nie szanuje prawa, które sam może zmienić. Prawo musi być zrobione przez kogoś, do którego mamy szacunek, który ma autorytet i który, powtarzam, na pewno nie jest interesowny. Natomiast ja nie szanuję prawa, które sam mogę zmienić, no bo wiem dokładnie, prawda, że sam to chciałem sobie mieć takie prawo i tyle. Oczywiście mówię nawet innym. Ale sam go nie szanuję. Sam nie muszę go przestrzegać, bo to przecież ja je ustanowiłem i mogę je zmienić. Dlatego to jest tak jest ważne, żeby prawo nie mogło być zmieniane przez samych ludzi, a przynajmniej nie szybko. Stąd postulat, żeby nowe prawo wchodziło w życie po upływie 6 lat od chwili jego uchwalenia. Czyli tak zwane vacatio legis, tak? No, długie vacatio legis, tak, żeby parlament miał chęci zdobycia czegoś, co wejdzie w życie. Parlament wie, że prawo będzie w życiu zaraz 6, kiedy już tego parlamentu nie będzie, no to nie ma takiej chęci, żeby to już szybko na gwałt byle co uchwalić. Panie prezesie, czy jest szansa, żeby poselskie koło się powiększyło? Wasze koło, Konfederacji? Szansa jest. Na ten temat nie będę teraz rozmawiał, bo tego typu rozmowy są bardzo delikatne. Panie prezesie, jakie kompetencje ma prezydent w stanie wojny bądź wojennym?
Teoretycznie to są dwa różne stany, stan wojny i stan wojenny. W stanie wojny prezydent mianuje głównodowodzącego, a przynajmniej powinien mianować głównodowodzącego, bo to nie jest, wydaje mi, jasne w obecnej sytuacji naszego kochanego wojska. No i dalej to już prezydent, Sejm w ogóle podczas wojny nie bardzo może działać. Nie dlatego, że nie ma takich uprawnień, bo stan wojny nie odbiera mu tych uprawnień, tylko po prostu Sejm nie jest w stanie reagować szybko. Prawda? Trzeba błyskawicznie reagować z godziny na godzinę, więc parlamenty w czasie wojny raczej działają bardzo rzadko i tak powinno być w ogóle. Natomiast w stanie wojennym, stan wojenny to jest inna para kaloszy, to jest taki stan jakby tego alertu, gotowości. I tutaj uprawnienia prezydenta są jednak dosyć spore, na przykład może zawiesić parlament. W TV PiS dziś podają, że ciągle... Przepraszam, w TV PiS dziś podają ciągle, że uchwalili budżet bez deficytu po raz pierwszy. Jak się do tego szef odniesie? No to sami przecież to, nie wiem co to jest, przecież sam pan premier mówił, że będzie 14 miliardów deficytu, ale proszę państwa, to ja nie chcę atakować rządu za to, że zrobił deficyt. Przy tych obietnicach, jakie poczynił, byłoby nad wyraz dziwne, gdyby deficytu nie zrobił, a ten deficyt jest mniejszy niż bywał w dawnych czasach, w związku z czym akurat nie o to będzie miał pretensje do rządu, że zrobił deficyt. I tak jest mniejszy niż przed. Mhm. Czy uważa pan za rozsądne, jako kandydat na prezydenta, porównywanie Donalda Trumpa do małpy, bo jak pan by został prezydentem, to USA dotarliby do tej wypowiedzi pana i to troszkę by pana skreślało? Nie, ale ja przepraszam bardzo. Nie, to jakieś nieporozumienie. Ja mówię przeciwnie, że Donald Trump jest dwa razy lepszy od małpy, bo małpa, prawda, znaczy odwrotnie. Ja porównuję małpę do socjalistów, że socjalista zawsze idzie w lewo, czyli źle, a małpa to tam losowo. W związku z czym pan Donald Trump jest, cokolwiek by nie robił, to jest lepszy od socjalista. I niestety pan Trump jako prezydent robi rzeczy co najmniej dziwne niektóre, przy czym niektóre są czysto wynikają z umysłowości pana Trumpa, niektóre są koniunkturalne, o których powiem za chwilę, a niektóre są wymuszone przez amerykański establishment, który przecież grozi impeachmentem, grozi mu różnymi tam rzeczami, że go ogłoszą agentem rosyjskim, jeszcze gorzej niż ze mną, prawda, także to jest to. Powiem jeszcze kilka słów o błędach koniunkturalnych. Otóż takim słynnym błędem było podniesienie ceł na stal, ponieważ amerykańscy hutnicy, jest tam tego paręset tysięcy tych hutników, a to jest elektorat, domagają się ochrony, no to podniesiono cło na stal, dzięki czemu stal zdrożała w Stanach Zjednoczonych, no i huty odetchnęły, że mogą sprzedawać stal drożej. Tylko przemysł samochodowy i inne przemysły dostały droższą stal, w wyniku czego samochody zdrożały i eksport samochodów amerykańskich spadł i Amerykanie drożej płacą za samochody. Prawda? Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Hutnicy wiedzą, że dzięki Trumpowi zarabiają więcej, a Amerykanie nie wiedzą, że dlatego drożej płacą za samochód, że pan Trump podniósł ten. Bo ludzie są głupi w ogromnej większości. To, o czym pisał Frederick Bastiat, tak, że pewne rzeczy widać, a innych nie widać. Nie widać, właśnie. Panie prezesie, pytanie od widza jest takie, jak skomentuje pan to, że pan Budka chce ukarać nieobecnych posłów Platformy Obywatelskiej? Są różne powody, dla których ludzi nie było na tym głosowaniu, bo rzeczywiście była szansa, gdyby wszyscy stawili się co do sztuki na głosowaniu, to rzeczywiście PiS nie zdołałby przedłożyć do swojego projektu ustawy o sądach powszechnych. No tak, ale przypomnijmy, że w PiSie też kilkunastu osób zabrakło. Zawsze tak jest, jak jest 460 ludzi, coś wypada. Na przykład kolega Wiński scenograf, prawda, skręcił i
pojawi się dopiero następnego dnia i to mocno kulejąc. No, także myślę, że podobnie było z niektórymi nieobecnymi. Być może u niektórych była to lekkomyślność. Przypominam, że gdyby jeszcze dwóch posłów pisowskich zabrakło, prawda, a nasi stawili się stawili, to by to. Ale proszę Państwa, powiedzmy sobie jasno. Gdyby ta ustawa została odrzucona, to przez PiS by posiedziało cichutko miesiąc, potem by przerobiło tę ustawę, nazwało ją pod nową nazwę i też by przedłożyło, prawda? Już wtedy by się stawiło co do sztuki. Także no, nie łudźmy się. PiS ma większość absolutną i tu się nic zrobić nie da. Co pan sądzi o lepszych wynikach kolegi Dziambora czy Berkowicza w wyborach na kandydata na prezydenta? Czy nie uważa pan, że ich retoryka jest, jak widać, lepsza nawet dla sympatyków wolności niż pana pomysł na budzenie kontrowersji? Jest to ciekawe. No nie no, akurat kolega Berkowicz się nie boi kontrowersji. Jest inna sytuacja kolegi Dziambora. Kolega Dziambor jest tutaj traktowany przez nas jako człowiek, który ma być takim pośrednio łagodny, miły, sympatyczny, no, taki miły. No i zobaczymy, jak ta rola mu wyjdzie. Panie prezesie, czy to prawda, że podatek cukru to na złość panu zrobili? Tak, to jest specjalnie po to, żeby we mnie uderzyć, tylko i wyłącznie po to. A prawda oczywiście jest taka, że oni robią dokładnie to samo, co, znaczy nie dokładnie, robią prawie to samo, co przed wojną robiła sanacja, to po raz kolejny. Sanacja robiła rzecz straszną. Mianowicie wciskała ludziom cukier po złotówce, to potworna cena, proszę zwrócić uwagę, że wtedy zarobki wynosiły 100-120 zł. I cukier był po złotówce za kilogram. Proszę to zrozumieć, prawda? Tak, teraz jest tam po 2 czy 3, prawda? No to ludzie no to mają 100 razy, 10 razy tańszy do zarobków jest dzisiaj cukier. A wtedy taką cenę robiono, to jest cena monopolistyczna. Natomiast do Wielkiej Brytanii sprzedawano po cenie dumpingowej, po 15 groszy, żeby ściągnąć dla kraju cenne dewizy. To jest ten kretyński pomysł socjalistów. No to trzeba, co zrobiło PRL, sprzedawać za granicę tanio, byle były pieniądze, a z własnych drzeć. Oczywiście trzeba robić odwrotnie. Od innych trzeba brać dużo, a swoim trzeba sprzedawać tanio. No ale to dzisiejsze rządy tego nie rozumieją. Panie prezesie, czy Polskę czeka taki sam los jak Wenezuelę? Mi się wydaje, że tu raczej Grecja nam tutaj zagraża. Zagraża, nie mamy ropy naftowej, więc nie mamy takiego rozmachu, jak była Wenezuela w budowie socjalizmu. No i poza tym tam rządził pułkownik Chavez, który no, był zupełnie nie miał pojęcia o gospodarce. Tymczasem nawet PiS, przepraszam bardzo, ale ludzie z PiS zajmują się gospodarką, oni też czytają Korwin-Mikke, tam Michalkiewicza, prawda, czy Ziemkiewicza i tak dalej i oni są zarażeni tym bakterem wolnego rynku, już nie robią tak wielkich głupot jak Wenezuela. W Wenezueli nie ma takich ludzi jak ten ci trzej zmienieni przed chwilą, prawda? Nie ma. Okej, okay. Panie prezesie, pytanie jest, czym powinien zajmować się Senat? Być może jak na wzór amerykańskim, zatwierdzaniem wniosków prezydenta i odwoływaniem sędziów? No, znacznie powinien mieć większe uprawnienia. W końcu senatorzy biorą pieniądze. Jest ich 100, czyli znacznie mniej niż ich posłów. Czyli dyskusje są na znacznie wyższym poziomie, bo wiadomo, że mądrość każdego ciała to jest mądrość najmłodszego członka podzielona przez pilastry kwadratowy z liczby członków. Z tego wynika, że Senat jest 2 razy mądrzejszy z definicji, co najmniej od Sejmu. No i Senat początkowo, przede wszystkim w Polsce, miał takie same kompetencje jak teraz, ale weto Senatu było odrzucane większością 3/5. I chyba w pierwszej kadencji od razu zmieniono konstytucję, żeby odebrać Senatowi te uprawnienia. Czyli z Republiki zrobiono pół demokrację. No i teraz weto Senatu obala się dziedziną łatwością, jak się ma większość absolutną, czyli ponad 230 posłów. Natomiast czym powinien się zajmować Senat? Przede wszystkim polityką zagraniczną. Bo tam nie można o tym dyskutować w gronie tam 460 wrzeskunów. Mianowaniem sędziów, to jest tak, jak jest w USA, sędziów również federalnych odwołuje Senat.
ale większością 2/3. To nie może być tak, że PiS odwoła, bo PO odwoła. Trzeba mieć 2/3. I w wyniku tego w historii Stanów Zjednoczonych odwołano raptem 8, słownie 8 sędziów federalnych. To nie jest takie proste i słusznie, bo sędziowie... Ale procedura działa, skoro... Ale procedura działa. Jeżeli sprawa jest bezdyskusyjna, no to można sędziego odwołać. Także pamiętam taki przypadek niedawny, rok czy dwa lata temu, gdzie był sędzia, który został skazany za przestępstwo, siedział w więzieniu, ale go nie odwołano, bo nie było większości i on, siedząc w więzieniu, brał bardzo wysoką garzę sędziowską. Był wielki wrzask z tego powodu, że RWK nie podnieśli. Panie prezesie, jak pan się odniesie do dosypywania pieniędzy do gospodarki przez rząd amerykański w czasie wielkiego kryzysu? Ponieważ w podręcznikach od historii napisane jest, że rząd amerykański budował autostrady. Krzywdzie, nawiasem mówiąc, doprowadził Hitler panie, do... Panie Januszu, zadam to pytanie jeszcze raz, dobrze? Jeżeli pan pozwoli, żeby to dotarło, bo tu był jakiś problem z przekazem, mam zgłoszone. Czyli zadaję pytanie jeszcze raz. Jak pan się odniesie do dosypywania pieniędzy do gospodarki przez rząd amerykański w czasie wielkiego kryzysu, ponieważ w podręcznikach od historii napisane jest, że rząd amerykański budował autostrady i inne rzeczy i w ten sposób pozbył się bezrobocia i kryzysu? No tak, pytanie jest, czy można pozbyć się bezrobocia kosztem kradzieży, dlatego że dosypywanie pieniędzy to jest po prostu kradzież. To samo zresztą zrobiono w 2008 roku, kiedy nawalił socjalizm w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, no i dodrukowano jakieś gigantyczne ilości pieniędzy, żeby ratować zagrożone fundusze Fannie Mae, Freddie Mac, prawda? Wiele banków było w to zaangażowanych. Oczywiście należało pomóc tego, żeby to upadło. Żeby to upadło, jest to zdrowsze i lepsze. To samo w wielkim kryzysie. Wielki kryzys dlatego był wielki, że rząd zainterweniował. Gdyby rząd nie zainterweniował, skończyłby się to tak samo jak 3 poprzednie kryzysy, bo to kapitalizmie są kryzysy co kilkanaście lat. To jest normalne i korzystne. Jeżeli ludzie się przeinwestują, to ci, co zrobili błąd i przyznanie, mają zbankrutować, bo znaczy, że nie umieją grać. Nie znają się na regułach gospodarczych i powinni zbankrutować. Bankructwo jest są korzystną. Ludzie, którzy źle gospodarzą, powinni bankrutować. Natomiast ingerencja rządu ratuje tych ludzi, którzy źle gospodarzą i to jest niekorzystne dla gospodarki. Bo nie wolno myśleć o tych, którzy tam teraz tracą posadę, myśl o tych, którzy ich miejsce zajmą. Bo jest cała kupa młodych ludzi, którzy z chęcią zajmą miejsce tych, co się mylą, i spośród tych młodych ludzi, tam 1/4 zajmie ich miejsce, tak? Panie Januszu, proszę wyjaśnić, dlaczego wstrzymanie się od głosu nie było zagłosowaniem przeciw reformie PiS, ani też obroną kasty sędziowskiej, ponieważ jeszcze tego nie rozumieją. To znaczy, to nie było zagłosowanie przeciwko reformie PiS-u, tylko w tym momencie, ponieważ znaliśmy już wynik poprzednich głosowań. Jeszcze raz pytanie. Proszę wyjaśnić, dlaczego wstrzymanie się od głosu nie było zagłosowaniem przeciw reformie. No ani za. Przypominam, że poprzedniego dnia żeśmy głosowali przeciwko reformie PiS-u, starając się, żeby, i była na to szansa, żeby ona w ogóle nie została przyjęta przez Sejm, prawda? Żeby odrzucić ją w pierwszym czytaniu od razu. I była na to szansa. I głosowaliśmy przeciw. Natomiast następnego dnia, kiedy głosy policzone, było widać, że na sali jest 232 posłów PiS-u, nawet wielce czcigodny Jarosław Kaczyński zlógł się złoża boleści, bo zresztą naprawdę o kulach chodzi, bo ma z kolaną kłopoty. I biedak przyszedł do Sejmu, żeby było tych 232. Żeby była pewna większość. W tym momencie było wszystko jedno, prawda? I tak wiadomo było, że to przejdzie. Mogliśmy z ulgą się wstrzymać od głosu. Na zasadzie, że nie będziemy popierali ani PiS-u, ani tej hura opozycji, bo już nasze głosy w tym momencie już były tylko symbolem, niczego nie wnosiły. Panie prezesie, dlaczego rząd sprawdza nasze rezerwy złota? Czy to oznacza sprowadza, już... Sprowadza. Dlaczego nasz rząd sprowadza? Sprowadza nasze rezerwy złota. Czy to oznacza już koniec tego państwa? Istnieją rozmaite hipotezy, ponieważ ja się domagałem zawsze, żeby te rezerwy do Polski sprowadzić, no to nie mogę mieć o to do rządu pretensji.
Natomiast są tutaj podejrzenia, że rząd je tutaj ściąga, żeby to złoto sprzedać i wydać na 447, prawda? Czyli na zasilenie tych cwaniaków sprzeciwiających Holokaust. No, to są jedne koncepcje. Drugie są takie, żeby zatkać deficyt budżetowy. No, także to jest, tak to wszystko wygląda. Kraj oczywiście powinien mieć rezerwy złota u siebie, a nie gdzie indziej. Zostały wywiezione do Londynu, ponieważ no, to była dramatyczna sytuacja. Polskie złoto przez Rumunię, prawda, z statkami płynęło naokoło do Londynu. Była dramatyczna historia wozu polskiego złota podczas wojny. No i tam w tym Londynie zostało. Zostało jako, że to jest miejsce bardziej bezpieczne niż Polska. No ale ponieważ ja nie przewiduję, żeby ktoś miał zamiar na nas napaść w tej chwili, żeby nam zrabować złoto, więc uważam, że powinno być u nas, bo za granicą musimy płacić za jego przechowywanie, a no, u nas to by nie trzeba było. Czyli u nas jest jednak trochę bezpieczniejsze? Może nie mniej bezpieczne, ale nie musimy płacić za jego przechowywanie. Proszę wyjaśnić, dlaczego wstrzymanie się od głosu... przepraszam, było. To było. Tak. Dobry wieczór. Czyli czy jeśli usuniecie podatek dochodowy i podatek od kupna i sprzedaży, czyli sprawicie, że ludzie będą zarabiać więcej, a towary staną się tańsze, czy nie spowoduje to podwyżki cen ze strony sprzedających i świadczących usługi? A co za tym idzie, inflacji albo innych konsekwencji? Czyli nie bardzo rozumiem, dlaczego obniżka, spadek cen ma spowodować inflację. Spadek cen powoduje deflację, a nie inflację. I nastąpi z jednej strony zwyżka płac, z drugiej strony nastąpi obniżka cen. Nie można z góry powiedzieć, w jakim punkcie to się zetknie. Producenci powinni zarobić według moich ocen około 8%. To nie jest ale tak mało. Jeżeli by ktoś zarabiał 8% więcej niż w tej chwili, to jest dużo. To nie jest tak, że jak obniżymy ceny, to przedsiębiorca to wszystko skasuje. Nie. Rynek go zmusi do obniżki cen i zmusi go do podwyżki płac ludziom, prawda? Nie wiadomo, co będzie silniejsze, to wszystko zależy w różnych branżach, bo może być różnie. I ceny się urealnią i płace się urealnią w tym momencie. Czy możliwa jest taka opcja, że w niektórych branżach stworzą się warunki do tego, żeby na przykład nie wzrosły ceny, a tylko staniał produkt? Nie wzrosły, przepraszam, pensje u danych? Jest to oczywiście możliwe, jeżeli na przykład ludzie bardzo dobrze oszukiwali na podatkach i tak naprawdę podatków się nie płacili, to tej korzystnej różnicy nie zauważą. No, także taka sytuacja jak najbardziej jest możliwa. Trudno mi powiedzieć, bo natomiast proszę zrozumieć jedną rzecz. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład polskie, bo ja wiem, chusteczki do nosa, prawda? Nasz producent robi je po złoty 20, bo w tym jest 60 groszy podatku, tak? Tak. Natomiast przyjeżdżają z Włoch i takie same chusteczki są po 10 groszy, w związku już z słem, a z Włoch akurat nie ma sła, powiedzmy sobie, z Chin, wszystko jedno, nieważne. Z tym słem i one jest po 10 groszy. I teraz te włoskie chusteczki wypierają nasze. Jeżeli zlikwidujemy podatek, to wtedy będzie można sprzedawać te chusteczki po 60 groszy, czy po 70 i one wyprą włoskie. Czyli nastąpi drastyczny wzrost. Nie tam, że tych chusteczek sprzeda się o 10% więcej. Nie, sprzeda się dwa razy więcej, albo trzy razy więcej. Prawda? Natomiast Włosi drastycznie na tym stracą. Prawda? Zrozumieć, że z reguły różnica między towarem z zagranicy a naszym to jest tylko parę procent. Jeżeli uda nam się obniżyć podatek, to cena spadnie o tyle, że nagle wypniemy wszystkie, czy prawie wszystkie zagraniczne towary. Wszystkich oczywiście nie, ale... Jest kwestia jakości oczywiście. Podatków, jakości oczywiście, tak. Konsumentów. Ludzie wolą zapłacić drożej, żeby było włoskie, prawda? Włoski but, no jednak to nie to samo, co polski but, prawda? No także jest oczywiste, że wszystkich nie wypchniemy, ale będzie to bardzo, bardzo korzystne dla naszego przemysłu. I dlatego trzeba to zrobić. Stracimy, budżet straci na tym podatku, ale zyska na VAT-ie. No bo przecież więcej się wyprodukuje, to więcej płynie z VAT. Ile lat przegonimy gospodarczo Niemcy po reformach gospodarki i ogłoszonym przez pana 15% wzroście?
Mogę powiedzieć tak, kiedy świętej pamięci Ludwik Erhard zrobił reformę gospodarczą, właśnie taki ordoliberalizm, aż nie aż tak radykalny, jak ja mówię, ale prawie tak samo radykalny, to zrujnowane wojną Niemcy w ciągu kilku lat przegoniły Wielką Brytanię, która wojnę wygrała. Prawda? Dość powiedzieć, prawda? Były w sumie tragiczne zupełnie, a przegoniły. Oczywiście sprzyjało temu to, że Wielkiej Brytanii rządzili socjaliści, akurat Wilsona, także jeszcze głupsi niż obecna Unia Europejska, także to temu sprzyjało. Powtarzam jeszcze raz, to jest żaden problem przegonić w tej chwili Niemcy czy Stany Zjednoczone. Ile to by zajęło lat? Biorąc pod uwagę, że mają tutaj, no tak, 5-7 w tych granicach. Panie Januszu, czy znany jest panu produkt, który jest w zasadzie na polskim rynku produktem w zasadzie polskim, czyli nie występują praktycznie produkty innych producentów? A jest to ogromna branża. To od razu podpowiem, chodzi o tak zwane znicze. One w Polsce praktycznie w 100% są produkowane w Polsce. Znicze. Tak. No dobrze. Czyli kupując znicze jesteśmy prawdziwymi propolakami. Tak jest. Czyli zamiast żarówek kupujmy znicze. Jak pan, panie prezesie, ocenia takie postacie jak Jerzy Zdziechowski czy Władysław Grabski? Jerzego Zdziechowskiego oceniam bardzo dobrze. Z Władysławem Grabskim jest trochę gorzej, bo Władysław Grabski jednak miał mimo wszystko takie zacięcie etatystyczne, o wiele większe niż Zdziechowski, i to nie jest poza mojej barki, ale w porównaniu z tym, co było potem, prawda, za sanacji, to jeszcze to był to wręcz anioł. Mhm. Panie Januszu, czy obawia się pan pieska w trakcie Sylwestra? Pieska? Nie, no piesek jest wytresowany. No ja to po roku mógł zapomnieć, że teraz będę go musiał potresować znowu trochę na takich, takich mini petardkach, żeby się nie bał. A co pan sądzi o obecnej ustawie hazardowej? Nie widzę powodu, żeby ona istniała. Jeżeli jeden chce tracić swoje pieniądze, a drugi na tym zarabiać, to bardzo dobrze. Jest korzystne dla społeczeństwa, że pieniądze idą od tych, którzy nie umieją je wydawać, na tych, którzy umieją je zarabiać. W związku z czym lepiej, żeby te pieniądze miał dom gry, niż żeby miał je hazardzista, jak chce je przegrać. Także nie ma powodu, żeby mu przeszkadzać. Ten człowiek znaczy nie zna wartości pieniądza, nie umie oceniać stopnia ryzyka. No? Ja na przykład nigdy nie był w stanie zrozumieć ludzi, którzy na przykład świetnie grali w brydża, wygrywali na tym pieniądze, po czym szli i grali w ruletkę i je przegrywali. Przecież w ruletkę to wiadomo, że co kładę pieniądze, to a jednak emocje są bardzo jedno, istotne. To jedną 37 na tym tracę. To jest niewiele. W totolotku tracę połowę. Ja ludzie grają w totolotka. To jest lepiej grać w ruletkę. W ruletkę się traci tylko 1/37. Dlatego ludzie grają w ruletkę, mają dłużej przyjemność, zanim je przegrają, prawda? Bo przegrają połowę pieniędzy po 18 kołach ruletki, a w totolotku od razu wpłacają i średnio tracą połowę. No, ale mimo wszystko ludzie wolą grać w totolotka, bo są mniejsze stawki, prawda? Nie trzeba się ubierać elegancko, żeby pójść do kasyna, w związku z czym. Ale gdyby była ruletka taka właśnie dostępna powszechnie, to wtedy ludzie zaczęliby grać w ruletkę, tanią ludową ruletkę, i wtedy by tracili znacznie mniejszym to lotku, na co by straciło oczywiście państwo, które zdziera z nas w to, czyli ustawa antyhazardowa dotyczy ruletki, gdzie się okrada ludzi bardzo mało, po to, żeby ludzie grali w to lotka, gdzie się okrada ludzi na wielkie pieniądze. Nie wiem, czy pan wie, że nawet nie można w jakichś tak zwanych szkoleniach, jak się organizuje w zakładach pracy, czy jakichś tam w wyjazdach integracyjnych oferować gry w ruletkę, nawet zabawkową, na zabawkowe pieniądze, bo jest to nakłanianie do hazardu. Z samej nazwy, że ruletka do tego dochodzi. A jeszcze parę lat temu brałem udział w takich imprezach, ale zdaje się, że teraz jest zakazane, to PiS chyba to wymyślił. Tak? Dlaczego uważa pan, że należy pozostawić wybór edukacji dla dziecka matką? Co jeśli matka Newtona na przykład by zdecydowała wysłać go do szkoły krawieckiej i by młody Newton nigdy nie poznał świata fizyki? Ja bym się jeszcze zapytał, co, jak ukarać matkę, która pod przymusem wysłała dziecko do szkoły i z tego powodu nie mamy teraz geniusza pozwalającego na podróż w czasie. Edison, to nie działa coś? Mikrofon? Mikrofon mi padł? Bardzo niedobrze. Proszę państwa, matka nie posłała do szkoły Edisona, który miał lat 9
i odmówił pójścia do szkoły i został Edisonem, został wielkim wynalazcą. Również mistrz świata w szachach, Robert Fischer, w wieku lat 11 czy tam iluś tam rzucił szkołę i matka mu na to pozwoliła, prawda? I dzięki temu został mistrzem świata w szachach. Zaczął grać zawodowo w szachy. Także niekoniecznie posłanie do szkoły coś daje. Przypominam, że Aristoteles Onassis, właściciel największej floty tankowców świata, był analfabetą. I to nie, że on je odziedziczył. On dorobił się tej floty, będąc analfabetą. A także posłanie do szkoły niekoniecznie jest czymś korzystnym. Natomiast ja nic nie mówiłem o matkach, mówiłem raczej o ojcach. Zwłaszcza jeśli idzie o wychowanie synów. Także do ojca trzeba mieć pretensje. Natomiast, przepraszam, no, bardzo wiele ludzi było posyłanych do krawców i odwrotnie, o ile więcej ludzi było posyłanych na fizykę, gdzie nic nie zrobili, a być może byliby genialnymi krawcami. Także no trudno. Natomiast ten ojciec przynajmniej zna swoje dziecko, czy matka. Natomiast minister, który ustala program szkoły, go nie zna. W związku z czym jest znacznie większa szansa, że ojciec lepiej wybierze niż minister. Dlaczego pomimo inflacji kurs złotówki do euro utrzymuje się na stałym poziomie? Bo euro też robi inflację w tym samym tempie. Był jeden moment, kiedy rząd szwajcarski odmówił do druku swoich pieniędzy. Co się wtedy stało? I wtedy frankowicze zaczęli tracić, bo frank szedł w górę, a reszta pieniędzy nie. Panie prezesie, co zamierza zrobić pan z partią, co zamierza zrobić pana partia z tak zwaną dyrektywą Kwaśniewskiego z 1997 roku, która oddała nasze finanse bankom zagranicznym? Nie bardzo rozumiem, o jaką dyrektywę chodzi. Prezydenci nie wydają dyrektyw, także naprawdę nie wiem, w czym rzecz. Chodzi o to, że nie wolno pożyczać rządowi w polskich pieniądzach, to ma swoje uzasadnienie głębokie, bo wtedy by pożyczali już bez żadnych wahań, więc to ma swoje uzasadnienie. Być może napędzaliby inflację. Ostatnie pytanie dzisiejszego wieczoru, mam już 22, już nawet więcej niż 10. Świętuje pan bodajże 31. rocznicę ustawy Wilczka? Tak, 23, czyli właśnie dzisiaj mija ta 31 rocznica i poświęcę jeszcze chwilę w takim razie, skoro to jest ostatnie pytanie. Chciałem zauważyć, że macie państwo wpajane w szkołach zupełnie odwrotne pojęcie o tym, co się stało w grudniu, znaczy w 1988 i 1989 roku. Otóż reforma Wilczka spowodowała pełne uwolnienie wszystkich sił. Ludzie zaczynali robić duże pieniądze, zaczynali się rozwijać, budować. Gdyby jeszcze dokonać prywatyzacji, i to znacznie szybsze niż... A Wilczek na to by poszedł. No, to byśmy w tej chwili już byli dawno, dawno przed Stanami Zjednoczonymi, dwa razy bogaci bylibyśmy od Stanów Zjednoczonych. Ja trochę więcej niż dwukrotnie byśmy byli bogaci. No, oczywiście gdybyśmy chcieli utrzymać ten tempo wzrostu, bo być może byśmy nie chcieli. A jeszcze jest taki temat, który się przewija dotyczący Wilczka. Co tam się u niego stało, że jak to ktoś napisał, wyleciał przez okno? Nic takiego nie stało. Umarł własną śmiercią. Byłem nawet u niego w domu, prawda? Widziałem, że nic mu się nie stało. Natomiast chodzi o jakiś symbol, nie wiem, w czym rzecz. Natomiast ta ustawa uczyniła z Polski najbardziej wolnorynkowy kraj w Unii Europejskiej, bodaj czy nie na świecie. I to, co nastąpiło później, to lewica europejska się rzuciła, żeby to zlikwidować. Żeby być reforma. Reforma 89 roku, patrona Balcerowicza, była reformą ku socjalizmowi, a nie ku kapitalizmowi. Odwrotnie, był dziki kapitalizm za Wilczka, na razie tylko ograniczony do części przedsiębiorstw, należało tylko resztę sprzedawać i byłoby dalej świetnie. Natomiast tu zaczęto budować socjalizm ponownie. Jeżeli państwo nie wierzą, to ja wczoraj czy przedwczoraj podałem na swoim Facebooku, podałem link do wywiadu, którego udzielił pan Gottfried Sachs, który był uważany za ojca tej reformy, przyjechał za granicę, prawda, wielki kapitalista. I na pytanie, dlaczego on
on tutaj źle budował kapitalizm. Jaki kapitalizm? Ja jestem socjaldemokratą, ja chciałem budować w Polsce socjalizm i wybudował w Polsce socjalizm. Prawda? I reformy Wilczka nie można się przywrócić. Myśmy chcieli wrócić do reformy Wilczka. Za komuny, pod koniec komuny było znacznie lepiej niż jest obecnie. Większa wolność panowała. Naprawdę. Wtedy można było wynająć cysternę, pojechać za granicę, napełnić benzyną, stanąć na rogu ulicy i sprzedawać. Prawda? I na tym zarabiać. Ludzie robili majątki, rozwijały się przemysł, rozwijały się prywatne firmy. Bo znakomicie teraz to oczywiście stępiono. Ludzie, na przykład było to, co nazwał pan Andrzej Sadowski bardzo rozsądnie, szef Centrum Adama Smitha, on powiedział, że była to kontrrewolucja straganów. Nie tylko straganów, to były łóżka rozkładane na ulicach. I oczywiście zostało to zniszczone w interesie wielkich firm, które chciały sprzedawać drogą. Te stragany na ulicach zniszczono. Potem był jeszcze został bazar w Warszawie na stadionie 10-lecia, który zniszczono. Wyniesiono go gdzieś tam na Marymont, gdzie, nie na Marymont, przepraszam bazar, tylko gdzieś tam na Marwilicką, prawda, się zdycha. A było to wspaniałe źródło oryginalnych towarów, bardzo ciekawych, nietypowych, z zagranicy, sprowadzanych z Afryki, z Azji, prawda, polskie tam prywatnie robione na tym bazary. Było świetnie. Zlikwidowano ten bazar. Wolność została zlikwidowana. Reforma Solidarności była reformą socjalistyczną. Każdy związek zawodowy buduje socjalizm. Taka jest jego natura. Prawda? I tak jak w tym słynnym dowcipie o skorpionie i żabie, nie państwo znacie, jak skorpion prosił żabę, żeby go przywiozła na drugi brzeg rzeki, a żaba powiedziała, no ja tego nie zrobię, bo ty mnie ukujesz, ja umrę, no skorpion, no, żaba, no stuknij się w głowę. Przecież jak ja bym się ukuł, to przecież byśmy oboje utopili. No, żaba powiedziała, ma rację. No i wzięła go na grzbiet. Jak byli po środku rzeki, skorpion ukuł żabę i oboje utonęli. Pytanie, dlaczego skorpion ukuł żabę? Bo taka jest jego natura. Otóż dlaczego Związek Zawodowy Solidarność budował socjalizm? Bo taka jest natura związku zawodowego. Prawda? I pan Zaks to wykorzystał ten związek do sprowadzenia Polski z drogi wolności na drogę socjalizmu. To, co w tej chwili mamy kłopoty gospodarcze, dlatego, że jest socjalizm. Jest za dużo socjalu, a nie dlatego, że mamy wolny rynek. To jest tylko ludzie tego nie wiedzą. Ludzie tego nie wiedzą, ludzie są przekonani, że Balcerowicz zrobił wolny rynek. Po pierwsze nie Balcerowicz, tylko Zaks, bo Zaks oszukał Balcerowicza. Balcerowicz był tym młodym, naiwnym człowiekiem, który dopiero co wyszedł z PZPR-u, jeszcze nie bardzo miał pojęcie o gospodarce wolnorynkowej. Teraz mówi jak wolnorynkowiec, ale to teraz mówi. No teraz tak mówi. Natomiast wtedy tam mówił tak w miarę tam tego, ale jak dawny PZPR-owiec, a Zaks przed Zachodu, tutaj, że niby kapitalista na pewno jest, to słuchamy Zaksa, prawda? I on go szukał. I myśmy się wszyscy dali szukać panu Zaksowi. Wszyscy. Ludzie wszyscy myśleli, no przecież to on, reformator z Zachodu, na pewno będzie budował kapitalizm. A on zbudował socjalizm i w wyniku czego nas było rozczarowanie do tej reformy Balcerowicza. Okradziono przecież ludzi. Przecież Zaks zrobił to. Państwo tego już nie pamiętacie, co było, co wtedy zrobiono. Wtedy ludzie przyjeżdżali z Zachodu z milionami dolarów, zamieniali na złotówki, zabierali milion na złotówki i po roku, w wyniku wzrostu wartości złotówki, dostawali 2 miliony. Prawda? Tak to było robione. I to byli oczywiście kumple pana Zaksa, którzy świetnie wiedzieli, że to robią. Pan Szeresz, na pytanie o rolę pana Szeresza, Zaks powiedział, no on tylko opłacił moją podróż do Polski, moje podróże do Polski. Takie okorowie, prawda? Pan Szeresz robił większe interesy oczywiście niż na Polsce, niż na przykład na Banku Anglii, uczciwie go. Bank Anglii jak głupi dostawał pieniądze, no to on brał, prawda? Ale na 5 miliardów, no to tam z Polski nie wyciągnęli ludzie pana Szeresza, ale wyciągnęli. I trzeba to powiedzieć, to nie była żadna reforma wolnorynkowa, to była afera. Pan Zaks powinien siedzieć za współudział w aferze gospodarczej. I podam, Balcerowicz jest tu winien za naiwność. Natomiast winien jest pan Gottfried Zaks, po angielsku Jeffrey Zaks. I o tym pamiętajmy. Także nie było to wcale reformę wolnorynkową, zrobił Wilczek, a nie Balcerowicz z Zaksem. To wszystko na razie, do jutra. Dziękuję Państwu za uwagę.